Przede wszystkim ja proponuję, żeby pomyśleć w ten sposób. Są organizmy, które na ziemi rozwijają się miliony lat. Nie dwa miliony lat, tylko 100 milionów lat na przykład. Sam fakt tego już zmusza człowieka do postawienia sobie pytania, to co one wiedzą? Co one wiedzą? Nie w sensie wiedzy jakiejś intelektualnej, tylko w sensie wiedzy genetycznej, komórkowej, przekazywanej w sposób, który dzisiaj, o, o, o którym dzisiaj już możemy. Naukowy sposób rozmawiać. Co one wiedzą o życiu, o przetrwaniu? Co my wiemy, żyjąc jako gatunek setki tysięcy lat, natomiast tutaj u pszczół mamy 100 milionów lat? Rozwoju.